Bielsko-Biała chce być europejską stolicą kultury w 2029 roku. Taką decyzję podjęli radni, a to oznacza, że Bielsko przystąpi do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoją decyzję miasto argumentuje dziedzictwem, bogatą historią, architekturą i potencjałem twórczym. My już od dłuższego czasu zastanawiamy się nad naszym miastem, między innymi też w tej sferze kultury, i uznaliśmy, że to jest ten moment i tych rozmów, i tej naszej drogi, którą my ostatnimi czasy przemierzamy w tej rozmowie o pewnym DNA miasta, o pewnym znaczeniu tego miasta w tej części Europy, bo przecież to Dwumiasto zaznaczyło się już wcześniej jako takie miejsce pewne na styku pewnych światów, na styku też pewnej państwowości. No a dzisiaj miasto bardzo prężnie się rozwija. Aby ubiegać się o tytuł, miasto musi teraz złożyć wniosek aplikacyjny, w którym uzasadni, dlaczego to właśnie ono powinno być europejską stolicą kultury.